Styczeń dobiegł końca, a zatem najwyższa pora, aby podsumować wydarzenia z ostatnich tygodni w gminie Praszka. Zapraszam do oglądania. Marcelina Kowalik. Wspólne kolędowanie. Pozwala dzieciom, młodzieży zaistnieć. Rowerem z Praszki do Aleksandrowa. Dobre wrażenie robi. Nowe przedszkole w Praszce. Wykonaliśmy w czasie jednego roku. Spokojny czas w gronie bliskich, znajomych lub sąsiadów przy melodii tradycyjnych utworów świątecznych. Wspólne kolędowanie to piękny sposób na wspomnienie zakończonego okresu Bożego Narodzenia, pozytywne rozpoczęcie nowego roku oraz docenienie tego, co w życiu najważniejsze. Muzyka łączy pokolenia. To prawda stara jak świat. W Praszce mieszkańców połączyła chęć przedłużenia okresu Bożego Narodzenia. Wieczór kolęd, organizujemy go już rokrocznie, można powiedzieć, bo od kilku lat to trwa. Chcemy zaprezentować takie utwory, którymi są kolędy. Kolędy są utworami, które mogą śpiewać wszyscy. I rzeczywiście śpiewać mogła cała sala. I to nie tylko te najbardziej znane utwory. Dzisiaj usłyszymy kolędy, to już pora na Wigilię. Patrzcie bracia, dnia jednego i Jezusa Narodzonego. Cztery kolędy. To są zagraniczne utwory, takie jak pieśni angielskie, Feliz Navidad, Winter Games. Takie bardziej mało znane u nas w Polsce. Bogaty repertuar przyciągnął do kina Polonez wielu mieszkańców miasta. Każda impreza, która w jakiś sposób skupia mieszkańców Praszki, obojętnie jakiej miejscowości, kultywuje stare pieśni, pozwala dzieciom, młodzieży zaistnieć, zaprezentować swój kunszt, jeśli chodzi o grę na danym instrumencie. No to jest wspaniała sprawa. Żeby pokolenie młodsze wiedziało o tym, co jest, jak nauczyć ich. Jak to było, jak babcia śpiewała, prababcia, mama, babcia, prababcia, prawda? I trzeba kontynuować jak najbardziej, bo są piękne te kolędy. Jest niedziela, trzeba przedłużyć okres świąteczny, nastroić się, tym bardziej, że jutro mam kolędę, więc nastrój przyniosę do domu. Uwielbiam, jak śpiewają, zwłaszcza Prosna, bardzo tradycyjny, stary zespół, który trzeba kultywować i wspierać. Na scenie nie zabrakło młodych artystów, którzy rozpoczynają swoją muzyczną przygodę. Bardzo lubię słuchać ogólnie kolęd, bo tak mi się kojarzy to z Bożym Narodzeniem. Kolędy są osłuchane, dzieci je znają, no i lubią, po prostu lubią, znają je od wielu lat, śpiewane są w domu, w kościele, więc w szkole mają różne jasełka, przedstawienia, więc one to znają. Jeśli coś jest znanego, więc łatwiej się też później to gra. Patrząc na zaangażowanie wszystkich wykonawców, można mieć pewność, że wspólne kolędowanie powróci do Praszki już za rok. Do 20-kilometrowej ścieżki rowerowej w kierunku Olesna dołączyła nowa 5-kilometrowa trasa pieszo-rowerowa w Praszce. Środki unijne wykorzystane w ten sposób z pewnością ułatwią transport wielu mieszkańcom oraz sprawią, że czas wolny będzie przyjemny i aktywny. Szczegóły w naszym materiale. Rowerem albo pieszo. Teraz nowa ścieżka ułatwi komunikację mieszkańcom gminy. 5-kilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej z Aleksandrowa do Praszki zachęca do aktywnego ruchu. Dobre wrażenie robi. A ścieżką się dobrze idzie, tak. Właśnie idę z wnukiem się przejść, zobaczyć, dokąd ta ścieżka jest zrobiona. Teraz jest bardzo pięknie. Inwestycja została oddana do użytku pod koniec grudnia 2019 roku. Ścieżka powstała z współfinansowania środków unijnych w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Koszt 2 miliony złotych, dofinansowanie 1 450 tysięcy. Budowa ścieżki była długo wyczekiwana przez mieszkańców. Wielu osobom skróci swoją podróż do szkoły, sklepu czy zakładu pracy. Dotychczas przejście tego odcinka było wyzwaniem. Wcześniej była droga rowerowa częściowo z kostki brukowej, z płytek chodnikowych. Bardzo długi odcinek był o nawierzchni gruntowej, częściowo była nawierzchnia z kruszywa. Wcześniej. A w tej chwili jest droga o długości ponad 5 km, o nawierzchni asfaltowej, szerokości 2 metry z poboczami. Obok trasy zaplanowano również miejsca postojowe. Na trasie wybudowanej drogi rowerowej wykonane zostały 3 wiaty przystankowe z oświetleniem solarnym, z ławkami, stolikami.
i stojakami dla rowerów. Na trasie właśnie tej drogi rowerowej wyremontowano także dawne mosty kolejowe. Nowo oddana ścieżka prowadząca po gminie Praszka połączyła się z trasą rowerową do Olesna. Wspólnie tworzą 25-kilometrowy odcinek. Gmina rozpoczyna nowy rok z niezbędnymi dla mieszkańców inwestycjami i projektami. W Praszce niebawem będzie można oddać pod opiekę swoje maluchy nie tylko do żłobka, ale również do nowego przedszkola. Niegdyś w tym budynku mieściła się szkoła podstawowa. Obiekt przeszedł gruntowny remont, tak aby mógł spełniać wymagania żłobka miejskiego. Firma naprawdę dość budowlana, sprawnie te prace przeprowadzała. Pracowali tu praktycznie non-stop, 7 dni w tygodniu. Tak więc no, jesteśmy zadowoleni. Było tu dużo pracy, bardzo mało czasu na realizację. Wydaje mi się, że udało się to zrobić tak jak należy. Docelowo żłobek będzie mógł przyjąć ponad 70 dzieci. Całkowite koszty zamkną nam się z wszystkimi pracami i z projektowaniem, z nadzorami, myślę, że około 2 400 000 zł, czyli około 900 000 jest kosztów gminy, a 1,5 miliona dotacja z Maluch Plus. Oczywiście bez tej dotacji byśmy nie byli w stanie zrealizować tego zamierzenia, no ale postanowiliśmy to robić, dostaliśmy dotację. Cykl inwestycyjny zamknął się w jednym roku. To wielki sukces dla Urzędu Miejskiego oraz firmy wykonującej pracę. Decyzja była podjęta na koniec roku 2018. Ruszyliśmy z projektowaniem już w roku 2019. Zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy w czasie jednego roku. Naprawdę duża inwestycja została zrealizowana. Powstał podjazd dla wózków oraz osób niepełnosprawnych, wiatrołap oraz plac zabaw. Jest jedna kuchnia naprawdę wyposażona bardzo fajnie. Nie jedna restauracja nie ma takiej kuchni, jak tutaj jest kuchnia w Praszce. Są trzy sale dla dzieci w każdym wieku, czyli rocznych, dwuletnich i dla trzylatków. Każda sala ma dostęp do swojej odrębnej łazienki. Nie tylko ze względu na dzieci ten żłobek będzie wygodny, ale ze względu też na ich obsługę dla ludzi, którzy będą tutaj pracowali. Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektorki placówki. Wygrała go pani Grażyna Mroczek, która urzędowanie rozpoczęła od 2 stycznia 2020 roku. Żłobek rozpocznie pracę z początkiem lutego 2020 roku. To już ostatnia informacja w tym wydaniu wiadomości. Tymczasem życzę Państwu konsekwencji w postanowieniach noworocznych oraz dobrego miesiąca. Do zobaczenia.